65-2005. Gdy w połowie XIX wieku na przemysłowym Górnym Śląsku istniało wiele prężnych miast, Katowice wciąż były małą wioską. Należała ona do zamożnej rodziny Winklerów, mieszkającej niedaleko obecnej ulicy Korfantego. Nie wiadomo, jak potoczyłaby się historia tego miejsca, gdyby Franciszek Winkler nie przekonał budowniczych kolei, by nowa linia z Wrocławia do granicy z Rosją przebiegała przez jego ziemię. Wokół stacji kolejowej rozwinęło się wkrótce miasto, które w 1865 roku otrzymało prawa miejskie. Symbolem gwałtownych zmian był upadek prowadzonej przez żydowskiego właściciela karczmy, w której przesiadywali mówiący po polsku Włochy. Niebawem po przeciwległej stronie rynku powstał hotel Welt, który szybko stał się punktem spotkań niemieckiego mieszczaństwa. O różnorodności Katowic świadczyły trzy świątynie kurujące nad miastem: ewangelicka, katolicki kościół mariacki i synagoga. Z czasem rosły aspiracje mieszczańskiej elity. Powstawały okazałe wille bogatych przedsiębiorców, a przy rynku zbudowano teatr. Co ciekawe, obradowała w nim katolicka rada miejska, a na spektakle teatralne mogli przychodzić również robotnicy. Po pierwszej wojnie, powstaniach i plebiscycie katolice zostały przyłączone do Polski. Miasto Katowic stało się Katowicami, a interesująca nas ulica Schlossstraße zmieniła się w zamkową. By odciąć się od niemieckiej historii, władze przeniosły centrum na południe miasta. Prąca się w górę nowoczesna architektura miała pokazywać dynamizm i siłę polskiego państwa. Tymczasem nieopodal ulicy Zamkowej powstał Torkat, pierwsze w Polsce sztuczne lodowisko, na którym 30 lat później katowiczanie spotkali się z Jurijem Gagarinem. Obecnie miejsce to zajmuje inna ikona polskiej architektury, siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej. Podczas II wojny światowej Katowice nie zostały zniszczone. Niemcy rozebrali jednak awangardowy budynek Muzeum Śląskiego. Na dworzec kolejowy wróciła niemiecka tablica Katowic, a ulica Zamkowa, zgodnie z duchem czasu, przyjęła nazwę niemieckiego generała z pierwszej wojny, stając się Ludendorffstraße. Po wojnie wrócono do ulicy Zamkowej, ale nazwa ta nie pasowała do nowej ideologii, dlatego przemianowano ją szybko na Armii Czerwonej. Ponadto, po śmierci Stalina w 1953 roku, katowiczanie dowiedzieli się, że od tej pory mieszkać będą w Stalinogrodzie. Wkrótce nadeszły dla miasta lepsze czasy. Rozwijające się dzięki przemysłowi Katowice przyciągały nowych mieszkańców. Miejsce huty, pałacu Winklerów i innych budynków zajmowały kolejne nowoczesne obiekty. Symbolem rozwoju społeczeństwa masowego stała się monumentalna superjednostka, a także spodek, w którym odbywały się duże wydarzenia, na przykład spotkanie z Fidelem Castro. W tym okresie powstał również pomnik powstańców śląskich oraz rondo. W latach 80. Katowice wraz z resztą kraju weszły w okres stagnacji. Po zmianie ustroju ulica zyskała nazwę Korfantego, upamiętniającą najważniejszego dla Polski śląskiego polityka. Wzniesienie banku zwiastowało rozkwit kapitalizmu. Dekadę później powstał biurowiec Altus, jak dotąd najwyższy budynek w mieście. Współcześnie Katowice poszukują nowej tożsamości. W krajobrazie miasta zaczynają dominować biurowce, natomiast przy ulicy Korfantego powstają kolejne obiekty kulturalne. Rondo Sztuki, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe i znajdujące się w miejscu byłej kopalni Muzeum Śląskie. Być może stanie się ono nową ikoną Katowic. Pięknie, pięknie. Brawa, brawa. Ania, brawa. Brawo.